Panu, drogi siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. Spotykamy się dzisiaj w piątkowy poranek 26 listopada. I dzisiaj również chcemy budować się Bożym Słowem, chcemy Bogu dziękować za ten kolejny poranek, który jest nam dany razem przeżywać. Jedna z pieśni wspaniale komponuje się z dzisiejszymi tekstami ze Starego i z Nowego Testamentu. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. Gdy myśl ludów policzyć nie może, które na świecie rozmnożyłeś tym. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. I dzisiaj w słowach psalmu 94, w 9 wierszu tak czytamy. Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Ewangelista Mateusz w 6 rozdziale 8 wierszu tak pisze. Wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. Drodzy, idąc za słowami pieśni, idąc za słowami dzisiejszych tekstów, chcemy Bogu dziękować za Jego stworzenie. Chcemy Bogu dziękować za to, że jest z nami, że jest wszechpotężny, że ma taką wspaniałą moc, która stwarza, która zachowuje i która daje nam pewność tego, że On jest zawsze z nami. I drodzy, to wyznajemy wszyscy chrześcijanie na całym świecie. Wierzą w Boga Ojca, Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi. I to wyznanie dzisiaj utwierdza nas w tym, że wiara w tego wspaniałego Stwórcę daje nam ogromne możliwości, że bycie razem z naszym Ojcem w niebiesiech jest najwspanialszą rzeczą, którą człowiek może sobie wyobrazić. Bo przecież On jest z nami od początku aż do końca. Od początku dzisiejszego dnia, poprzez ten cały dzień, a także będzie z nami w dniu, kiedy będzie, w chwili, kiedy będziemy pochylać się, aby zanurzyć się w wieczór i w sen. On wie o nas wszystko. Dobrze o tym wiemy, bo wie przedtem, co chcemy zrobić. Wie, o co chcemy Go poprosić. To takie proste powiedzenie, czytać w myślach. Ale Pan Bóg tak stworzył świat, że On nie musi czytać nam w myślach, bo On jest tym, który nas stworzył, tym, który nas przeznaczył jeszcze w łonie naszej Matki. On nas wyposażył w to wszystko, co najlepsze. W ucho, które słyszy, w oko, które widzi. Ale zarazem jest tym, który przenika nasze ciało i chce nam towarzyszyć również i dzisiaj. Drodzy, chcielibyśmy Bogu dziękować za ten dzisiejszy dzień, za to, że jest z nami, że nas prowadzi. Boże, Ty jesteś Stworzycielem całego świata.
Ty jesteś wszechmocny, wszechwładny. Ty jesteś najwspanialszym Ojcem, który kocha swoje dzieci, który chce, aby do Niego przyszły, bo chce być dla nich przewodnikiem. Boże Wszechmogący, nasze słowa nie są w stanie wypowiedzieć tego dziękczynienia. Ty wiesz o nas wszystko. Ty wiesz o naszych prośbach, o naszych zmartwieniach. Ty wiesz o tym, jak nasze życie przebiega. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. Że Ty swoją ręką prowadzisz nas, ochraniasz nas każdego dnia. Tobie dzięki i chwała za to wszystko, co jest wokół nas. Za to, z czego możemy korzystać każdego dnia. Boże Wszechmocny, prosimy Cię o ten dzień i kolejny, abyś Ty dodawał nam sił, abyś Ty posilał wszystkich cierpiących, chorych, abyś Ty był z tymi, którzy potrzebują Twojego wsparcia. Ty wiesz o tym, ale z głębi naszych serc przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, nie jest w serc i myśli naszych, w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Dobrego i spokojnego dnia.